Dzień dobry Państwu, witam ponownie, witam po krótkiej przerwie. To jest program Polska na Dzień Dobry Weekend i już teraz czas na naszego kolejnego gościa, a jest nim pan Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy na temat pierwszych zdjęć z teleskopu Webba. To jest nowy teleskop kosmiczny NASA. Właśnie NASA już od wielu lat zapowiadało start tego teleskopu i te zdjęcia jako coś rzeczywiście przełomowego, czego do tej pory nie widzieliśmy. I tu moje pytanie, czy tak się stało? Tak, rzeczywiście już samo pierwsze zdjęcie, które zostało opublikowane przez NASA, tak naprawdę przez Biały Dom, przez prezydenta Joe Bidena, przez wiceprezydent Harris, pokazało coś, czego do tej pory nie oglądaliśmy, bo zarówno zdjęcia, które prezentowały wcześniej odległe galaktyki, były no, dość niewyraźne. Te obiekty, które nazywamy obiektami soczewkowanymi, czyli odległe galaktyki, które są soczewkowane i przybliżane, ich światło jest wzmacniane przez bliskie galaktyki. Również coś takiego już obserwowaliśmy, ale z taką dokładnością, jak opublikowano to na pierwszym zdjęciu, na kilkanaście godzin tak naprawdę przed publikacją kolejnych obrazów zarejestrowanych przez teleskop, to my nie oglądaliśmy. Na tym pierwszym obrazie, który został zarejestrowany, widzimy galaktyki, które tak naprawdę dopiero się narodziły, tak naprawdę dopiero powstały i dzięki temu mogliśmy je dostrzec, dzięki temu teleskopowi mogliśmy je dostrzec. Nigdy wcześniej tych galaktyk, 13 miliardów lat temu z nich światło wyruszyło w naszym kierunku, nigdy tych galaktyk nie oglądaliśmy. Ile czasu trwały prace nad tym teleskopem? Ile czasu czekaliśmy na takie zdjęcia? Teleskop zaczął być konstruowany jeszcze w latach 90., czyli prawie 30 lat temu. Najpierw powstały koncepcje tego teleskopu, który miał i ma zastąpić wysłużony już teleskop kosmiczny Hubble'a. Teleskop Jamesa Webba był przygotowywany przez Agencję Amerykańską Kosmiczną, przez Europejską Agencję Kosmiczną i Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Problemy wynikające zarówno z konstrukcji, zastosowania nowych technologii, bo w tym teleskopie jest ponad 100 zupełnie wcześniej nieużywanych i nieznanych technologii zastosowanych do jego budowy, do jego konstrukcji. No a potem już pierwsze testy pokazały, że trzeba jeszcze go przeprojektować, trzeba coś jeszcze naprawić. Potem przyszła pandemia. No. Dlatego, że wcześniej pierwotny start tego teleskopu zakładano w 2016 roku, no ale właśnie testy wykazały, że coś trzeba naprawić. To jest normalne, że jeżeli coś się skonstruowało kilka czy kilkanaście lat wcześniej, to będzie trzeba wymienić jakiś kabelek czy jakiś przewód, który już trochę się utlenił. A potem przyszła pandemia, no i kolejne problemy ze startem teleskopu. No, przyszedł grudzień zeszłego roku. Też przez kilka dni, będąc w Gujanie Francuskiej, w Centrum Kosmicznym, Europejskim Centrum Kosmicznym w Kourou, czekaliśmy na to, aby teleskop wystartował. Najpierw 18 grudnia, później 24. Ostatecznie teleskop stał się takim świątecznym prezentem. 25 grudnia wreszcie wyruszył swoją podróż kosmiczną, podróż do tego miejsca, w którym dzisiaj się już znajduje, gdzie jest rozłożony. Byłem jednym z 16 dziennikarzy z całego świata zaproszonych na ten start, więc mogłem bezpośrednio oglądać, bezpośrednio relacjonować. Jakie to są zatem, przepraszam, że przerwę, jakie to są zatem emocje móc obserwować takie historyczne wydarzenie? Przede wszystkim najważniejsze było spotkanie z twórcami teleskopu. Tam mogłem rozmawiać ze wszystkimi, od inżynierów odpowiedzialnych za budowę samego tego serca tego teleskopu, czyli lustra, poprzez naukowców, którzy przygotowują cały plan naukowy, który jest dzisiaj już powoli realizowany, skończywszy na tych, którzy odpowiadają za wyniesienie tego teleskopu, czyli pracownikach Centrum Kosmicznego i tych wszystkich, którzy odpowiadają, żeby ta rakieta we właściwy sposób oderwała się od powierzchni Ziemi, żeby się nic nie stało po drodze, żeby nie nastąpiła żadna katastrofa. Właśnie, jeśli coś by się stało po drodze, to tego już nie da się naprawić i te wszystkie lata pracy, o których pan powiedział, poszłyby na marne, więc chyba duży strach, duże emocje.
Teleskop znajduje się w odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. My latamy na odległość kilkuset kilometrów. W związku z tym tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dolecieć do tego miejsca. Ludzie nigdy tak daleko nie byli jak ten teleskop. Najdalej byliśmy na Księżycu. Gdyby cokolwiek się stało, gdyby cokolwiek poszło nie tak, a tam wszystko mogło pójść nie tak, kilka tysięcy operacji tego urządzenia, które się rozkładało jak origami, gdyby cokolwiek się zacięło, to mógłby być problem. Opowiadali mi inżynierowie, że oni nawet projektując ten teleskop zrobili takie konstrukcje, które można byłoby porównać do tego, że czymś można potrząsnąć, czy nawet uderzyć, gdyby cokolwiek się zacięło. Więc nawet takie rozwiązania techniczne znalazły się na tym teleskopie. Na szczęście wszystko przebiegło tak, jak miało przebiec. Dlatego to kilkuletnie opóźnienie w starcie. No i dzisiaj teleskop dostarcza tych wspaniałych obrazów odległego kosmosu, którego do tej pory tak naprawdę nie oglądaliśmy. Powiedział pan o tych wspaniałych obrazach, zatem z jakim skokiem jakości mamy tutaj do czynienia? Moglibyśmy to porównać do skoku jakości teleskopu naziemnego i pierwszego teleskopu, dużego teleskopu kosmicznego, teleskopu Hubble'a. Te obrazy, które dzisiaj uzyskujemy, po pierwsze są znacznie dokładniejsze, wielokrotnie dokładniejsze. Po drugie, aby je uzyskać, trzeba kilkukrotnie mniej czasu. Gdybym porównał teleskop Hubble'a, który ma średnicę tego swojego serca, czyli lustra 2,5 metra, do tego teleskopu, który ma średnicę 6,5 metra, to mniej więcej tak, jakbyśmy postawili niewielką szklankę na padający deszcz i dużą miskę. Do tej szklanki napada nam niewiele deszczu, do dużej miski napada nam bardzo dużo tej wody. Wodę można porównać, ten deszcz można porównać właśnie do światła, które pada na te lustra. I dzięki temu właśnie możemy dzisiaj oglądać tak odległe obiekty, których do tej pory jeszcze nie oglądaliśmy. My możemy sięgnąć tym teleskopem tak naprawdę do pierwszych galaktyk, do pierwszych powstających we wszechświecie galaktyk, do pierwszych powstających we wszechświecie gwiazd. Ten teleskop właśnie został po to zbudowany. On ma jeszcze jedną ogromną zaletę w porównaniu z teleskopem kosmicznym Hubble'a. Ten teleskop obserwuje wszechświat w podczerwieni. Dla podczerwieni przezroczyste są obłoki gazu i pyłu. Dla światła widzialnego, czyli dla naszych oczu, ten wszechświat jest zasłonięty właśnie przez obłoki gazu i pyłu. Dla tego teleskopu ta mgła, którą spowite są obiekty w odległym kosmosie, jest przezroczysta i dzięki temu teleskopowi możemy zajrzeć dużo dalej i dużo dokładniej. Zatem ten teleskop to jest takie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko powstało i czy jesteśmy we wszechświecie sami, tak? Ten teleskop ma po pierwsze zbadać, w jaki sposób powstawały gwiazdy i galaktyki pierwsze, ale również ma możliwość, i to pokazały pierwsze badania tego teleskopu, zajrzeć do atmosfer odległych planet krążących wokół innych gwiazd. Już obserwowano pierwszą planetę i z ogromną dokładnością odkryto, a właściwie zaobserwowano i potwierdzono to, co wcześniej już wiedzieliśmy. Chodziło o sprawdzenie tylko, czy możemy to zrobić szybko i dokładnie. Mianowicie w atmosferze tej planety odkryto ogromne ilości pary wodnej, która znajduje się w atmosferze tej planety. Ten teleskop może badać składy atmosfer planet. Jeżeli poznamy składy tych atmosfer, to będziemy wiedzieli, czy taka atmosfera sprzyja powstaniu lub utrzymaniu życia, czy też nie. Kto będzie interpretował te wyniki tych badań, tych zdjęć? To będą naukowcy NASA? Do badań przy pomocy teleskopu kosmicznego Jamesa Webba zgłosiło się już prawie 10 tysięcy naukowców z całego świata. Więc są to astronomowie, fizycy, astrobiolodzy z całego świata, również z Polski. Polscy naukowcy składali i złożyli już aplikacje na możliwość korzystania z teleskopu kosmicznego Webba, więc pewnie
poczekamy na pierwsze naukowe publikacje co najmniej kilkanaście miesięcy, bo tak wygląda proces tworzenia, potem recenzowania i ostatecznie publikowania wyników badań naukowych, ale wiemy już dzisiaj, że teleskop pracuje bardzo dobrze. Kończy się ten okres robienia tych fajnych zdjęć, które możemy w tej chwili oglądać, i zaczyna się okres bardzo intensywnych badań. Teleskop będzie mógł tam funkcjonować około 10 lat. Potem skończy się paliwo do tego, żeby utrzymywać ten teleskop we właściwej pozycji, żeby zmieniać tę pozycję, żeby nastawiać na gwiazdy. Być może za 10 lat nauczymy się latać na taką odległość. Być może wyślemy tam misję, która uzupełni paliwo, ale póki co tego nie potrafimy robić, więc musimy ten teleskop w jak najszybszym czasie zacząć eksploatować po to, żeby dla światowej nauki przyniósł jak najwięcej korzyści. Jak rozumiemy, każdy mógł, czy nadal może zgłosić jeszcze swoją propozycję badawczą? Cały czas naukowcy z całego świata zgłaszają swoje propozycje do tej jednostki NASA, która zajmuje się zbieraniem tych propozycji. Te najciekawsze oczywiście, nie wszystkie, ale te najciekawsze i najbardziej wartościowe z punktu widzenia nauki zostaną wybrane do tego, żeby później te dane z tego teleskopu do tych projektów zostały zebrane. Czyli mógł pan obserwować start, porozmawiać z naukowcami, z twórcami tego teleskopu. A co pan pomyślał, co pan poczuł, kiedy zobaczył pan te pierwsze zdjęcia? Nie ukrywam, że ogromne wzruszenie i to, że jest to naprawdę ogromny skok i ogromny postęp. To, że prezydent, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Białym Domu prezentowali pierwsze zdjęcie, to można byłoby porównać do startu misji Apollo 11, kiedy również prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych byli obecni podczas startu tej misji. To jest mniej więcej taki skok technologiczny, taki skok nauki, jeżeli chodzi o możliwość interpretowania i podglądania tego, co się w odległym wszechświecie kiedyś zdarzyło. Również świadczy o tym, jaką wagę do tego przykładają amerykańscy włodarze, jaką wagę do tego projektu, do tego teleskopu przykładają najwyższe władze Stanów Zjednoczonych, dlatego że to na barkach budżetu Stanów Zjednoczonych i NASA najczęściej leżą te najważniejsze projekty badawcze, najważniejsze projekty technologiczne na świecie. Czego zatem spodziewa się pan za te kilka lat, za 10 lat, bo tyle ten teleskop może funkcjonować? Właśnie z tymi teleskopami kosmicznymi jest tak, że one są konstruowane do jakichś tam celów, a potem okazuje się, że odkrywają coś, czego nie widzieliśmy. Naukowiec nawet nie zaplanował. Tak było na przykład z teleskopem Hubble'a, który odkrył powszechność występowania czarnych dziur w centrach galaktyk, czy odkrył właśnie między innymi we współpracy z misją Gaia, odkrywał również inne obiekty planetarne wokół innych gwiazd. Ale przede wszystkim spodziewam się tego, że zbliżymy się do znalezienia odpowiedzi, dlaczego galaktyki dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają, dlaczego wszechświat wygląda tak, jak dzisiaj wygląda i jaka będzie przyszłość tego wszechświata. To jest pierwsza odpowiedź. Po drugie, zapewne odpowiemy sobie również na pytanie, czy składy atmosfer, czy atmosfery tych tysięcy planet, które dzisiaj już znamy, które krążą wokół innych gwiazd, mogą sprzyjać powstawaniu życia, a być może ten teleskop pójdzie troszeczkę dalej i znajdzie tak zwane sygnatury, czyli ślady życia w tych atmosfer. Wydaje mi się, że za 10 lat będziemy o wszechświecie, o kosmosie wiedzieli znacznie więcej niż dzisiaj. Wspomniał pan o tym życiu. To jest chyba ten aspekt, który interesuje najwięcej osób. Takie odnoszę wrażenie. To jest ten aspekt, który wzbudza z oczywistych powodów największe emocje, bo my dzisiaj znamy życie takie, jakie jest na Ziemi. Znamy tylko życie na jednej planecie i ten teleskop ma odpowiedzieć na pytanie, czy życie na Ziemi jest jedynym życiem w kosmosie, czy też życie, niezależnie czy jest to życie inteligentne, czy też życie takie, jakie miało miejsce na Ziemi przez 2-3 miliardy lat, czyli bardzo prymitywne, jednokomórkowe, czy jest powszechne we wszechświecie. To jest najbardziej dzisiaj pytanie, które w największym stopniu wzbudza emocje wśród naukowców. No, miejmy nadzieję, że znajdziemy na nie odpowiedź. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
To był pan Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach i temat pierwsze zdjęcia z teleskopu Webba. Rzeczywiście niezwykle istotny, niezwykle ważny temat. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I państwu również bardzo dziękuję za to, że byli państwo z nami. To był program Polska na Dzień Dobry Weekend. Ja już się z państwem żegnam i oczywiście życzę przyjemnego, udanego weekendu. Do zobaczenia.